Uprzejmie proszę wszystkich o ciszę. Witamy serdecznie na dzisiejszym rozpoczęciu roku szkolnego 2019-2020. Panią dyrektor, zaproszonych gości, szanowne grono pedagogiczne, rodziców i was, drogie koleżanki i koledzy. Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji Przerwany Marsz, polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, Marszu do Szkoły Ówczesnej Młodzieży. Projekt Przerwany Marsz jest prośbą stosownego podziękowania pokoleniu dzieci wojny za ich życie, za to, co zrobili dla Polski, mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich dzieciństwo, z pewnością skruszył przekonanie o dobru trzymającym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej. Baczność. Sztandar Szkoły Podstawowej imienia Stefana Żeromskiego wprowadzić. Hymnu państwowego. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Violettę Papierz.
Rozpoczynamy dzisiaj rok szkolny 2019-2020. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, pozwólcie, że wyjątkowo rozpocznę powitanie od szczególnych gości. Szczególnie gorąco witam na dzisiejszym apelu wszystkie obecne tutaj osoby, które urodziły się przed 8 maja 1945 roku i wywodzą się z pokolenia dzieci wojny. Serdecznie witam Państwa na naszym apelu. Szanowni goście, Wasza obecność dzisiaj ma wyjątkową symbolikę. Jest zwieńczeniem 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zapraszam Was do uczestnictwa w naszym apelu. A ja witam na dzisiejszej uroczystości burmistrza gminy, pana Bartłomieja Wróbla. Witam proboszcza naszej parafii, księdza kanonika Marka Piotrowskiego. Witam wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, babcie, dziadków, bo też takich widzę, wszystkich tych, którzy zechcieli być dzisiaj z nami na inauguracji roku szkolnego 2019-2020. Kolejną szczególną grupą jest grupa najmłodszych i Was witam bardzo ciepło, tych najmłodszych uczniów, którzy dzisiaj rozpoczynają swoją edukacyjną przygodę. Drodzy uczniowie klas pierwszych, drodzy rodzice uczniów klasy pierwszej, dzisiejszy dzień jest dla Was wyjątkowy, bo otwiera i rozpoczyna najważniejszy rozdział życia każdego człowieka, jakim jest czas edukacji szkolnej. I tak jak każdy początek budzi w Was zarówno ciekawość, ale na pewno i obawy. Chyba bardziej z obawą biją serca rodziców, którzy powierzają nam swoje skarby. Ale chciałam zapewnić tutaj wszystkich uczniów i ich rodziców, że wszyscy nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły i starsi koledzy dołożą wszelkich starań, by ci najmłodsi czuli się w szkole bezpiecznie, a nowy etap ich życia przyniósł wszystkim radość i satysfakcję. Zgodnie z tradycją szkoły, każdy uczeń klasy pierwszej w pierwszym dniu roku szkolnego składa przyrzeczenie na sztandar szkoły. I to jest pierwsze zadanie dla Was. Zapraszam wychowawczyni klasy pierwszej, panią Elżbietę Moskę i zapraszam uczniów klasy pierwszej na środek. Baczność do przyrzeczenia klasy pierwszej. Proszę teraz Was o podniesienie prawej rączki. Przyrzekam uroczyście swoim rodzicom i wychowawcom dobrze się uczyć, być uczciwym i prawdomównym, posłusznym i koleżeńskim. Przyrzekam być dobrym uczniem, szanować podręczniki, zeszyty i sprzęt szkoły. Przyrzekam pamiętać hasło naszego sztandaru: Ojczyzna, nauka, praca. I imię patrona szkoły Stefana Żeromskiego. Po przyrzeczeniu spocznij. Drodzy pierwszoklasiści, życzę Wam, abyście przeżywali w szkole niezapomniane chwile i z radością odkrywali tajniki nauki. Przed Wami długa i fascynująca podróż, rozłożona na wiele, wiele lat. Zapraszam Was na miejsce
klasy pierwszej. Brawa dla pierwszaków, bo pierwszy egzamin dla nich. Drodzy uczniowie, szanowni rodzice, nauczyciele, w roku szkolnym 2019-2020 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczynają się 2 września. Będziemy pracować do 26 czerwca 2020 roku. Rozpoczynający się rok jest kolejnym etapem wdrażania zaplanowanych zmian w polskiej edukacji. I jak to się zmienia? Czym to skutkuje? Otóż od tego roku szkolnego wszystkie już nasze klasy będą realizowały nową podstawę programową. Wszyscy uczniowie mają bezpłatny dostęp do podręczników. W nadchodzącym roku szkolnym ministerstwo chce doprowadzić do tego, aby każdy podręcznik miał swoją wersję elektroniczną i będą powstawały kolejne materiały elektroniczne. Rok szkolny obecny, czyli 2019-2020, jest 2 rokiem, w którym rodzice otrzymują świadczenie Dobry Start. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód. A przed nami wiele zadań, bo wśród priorytetów polityki oświatowej państwa ponownie znalazły się działania ukierunkowane na rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych uczniów, ich kreatywności, przedsiębiorczości, a także wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. A co zmieniło się w naszej szkole przez wakacje? Otóż moi drodzy, dzięki rodzicom wszystkim, ale tutaj zdecydowała Rada Rodziców, zostały zakupione rolety, które zostały zamontowane w każdej sali lekcyjnej. Mamy już czynne łącze światłowodowe. W 3 klasach lekcyjnych zostały zamontowane tablice interaktywne, zakupione w ramach rządowego programu Aktywna Tablica. W każdej sali lekcyjnej znajdują się projektory, które będą wspomagać realizację procesu dydaktycznego. Ponadto chciałam Was poinformować, że szkoła przystąpiła do ogólnopolskich projektów Centrum Mistrzostwa Informatycznego i Lekcja Enter. Nauczyciele będą uczyli się wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy z uczniami. Celem tych projektów jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, ale także aktywizacja uczniów, którzy są uzdolnieni informatycznie. Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele, szkoła jest gotowa do nowego roku szkolnego. Przed nami 10 miesięcy pracy. Jaki to będzie rok, będzie to zależało tylko od nas. Starajmy się więc wszyscy wykorzystać ten czas efektywnie. U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim uczniom, by rozpoczynający się rok był dla Was kolejną szansą realizacji planów, zamierzeń, odkrywania nowych pasji i zainteresowań. Życzę Wam także, by zdobyte umiejętności stały się dla Was źródłem satysfakcji oraz sukcesu. Drodzy rodzice, jesteście bardzo ważną częścią społeczności szkolnej. Wasze zaangażowanie i wsparcie jest dla nas nieocenione. Życzę Państwu dobrej współpracy ze szkołą, ale życzę także, abyście mogli każdego dnia cieszyć się z postępów i osiągnięć swoich dzieci. Nauczycielom i pracownikom oświaty życzę satysfakcji z podejmowanych działań i osiąganych efektów. Wszystkim życzę pomyślnego roku pełnego dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych sukcesów. Dziękuję. A teraz zapraszam Pana Burmistrza o zabranie głosu.
Witam Państwa bardzo serdecznie po okresie wakacyjnym. Cieszę się, że widzę wszystkich wypoczętych, pełnych energii i gotowych do pracy. Amerykański pedagog Peter Klein powiedział, że nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość. Życzę wszystkim uczniom, aby czas spędzony w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie dużo sukcesów. Nauczycielom życzę jak najmniej kłopotów, problemów z uczniami, zdrowia i wielu powodów do satysfakcji. Pracownikom administracji i obsługi spokojnej i efektywnej pracy. Rodzicom zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą, nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją. Dziękuję. Drodzy Państwo, nie wszyscy mieli wakacje. Również w tym momencie chciałbym zaprosić Panią Karolinę Przemiot. Pani Karolina podczas wakacji też miała swój egzamin. Tutaj oczywiście zdała go celująco, teraz poprosimy o czytanie ślubowania. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. W tym momencie będę wręczał akt nadania stopnia z awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Szanowni Państwo, każdego roku, rozpoczynając rok szkolny, wspominamy tragiczny wrzesień 1939 roku. Dzisiaj obchodzimy 80. rocznicę i z tej okazji gościmy przedstawicieli wojennego pokolenia. Państwa dzisiejsza obecność w sposób symboliczny kończy przerwany przed 80 laty marsz Waszą drogę do szkoły. 5 lat okupacji zabrało Wam dzieciństwo, przysparzając dni pełnych cierpień i smutku. Dzisiaj, wchodząc do szkoły, razem z młodym pokoleniem, pokazujecie i udowadniacie, że poświęcenie wojennego pokolenia, którego jesteście przedstawicielami, ich dramatyczny i trudny los nie poszedł na marne, że dzięki temu, co przeżyli, dzięki temu, że oni wytrwali, w tej chwili młode pokolenie może spokojnie uczyć się pod okiem swoich nauczycieli. Proszę o wręczenie plakietek. A ja tylko dodam, że ogólnopolski projekt Przerwany Marsz jest próbą stosownego podziękowania pokoleniu dzieci wojny za to, co zrobili dla Polski. Mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich dzieciństwo, z pewnością skruszył przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej jest takim wspólnym zawołaniem o pokój. Nigdy więcej wojny. Szanowni Państwo, po 2 września, po tych uroczystościach dzisiejszych, zapraszam Was na poczęstunek do świetlicy, ale chciałabym też zapowiedzieć, że na pewno we wrześniu klasy, uczniowie razem z nauczycielami, wychowawcami zwrócą się do Państwa z prośbą o przyjście ponowne do szkoły, ale już na spotkania indywidualne w klasach. Chcielibyśmy, żeby nasi uczniowie poznali Wasze historie, bo z tych historii, tak jak planuje Państwo nasze, mają powstać pamiętniki pokoleń, czyli archiwum wspomnień pokolenia polskich dzieci wojny, ostatnich świadków II wojny światowej. A teraz zapraszam na króciutką część artystyczną. Oddaję głos uczniom. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się ukrył jak szczur. Musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli źle zażarci,
oszli zabijać i mścić. Oszli jak zawsze uparci, jak zawsze za honor się bić. Czerwony maki na Monte Cassino, zamiast trusy i polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosną krwi. Dziadka Pantofelka. On przyniósł ciemne ziarno i powiedział: spojrz. Z jego namowy w 10 roku życia zostałem ojcem, gdy po napiętym oczekiwaniu z kasztana zanurzonego w wodzie ukazał się żółty kielich i wszystko rozśpiewało się wokoło. W 2 roku wojny zabili pana od przyrody, łobuzy od historii. Jeśli poszedł do nieba, może chodzi teraz na długich promieniach z ogromną siatką, z zieloną skrzynką, wesoło dodającą z tyłu. A jeśli nie poszedł do góry, kiedy na leśnej ścieżce spotykam żuka, który gramoli się na kopiec piasku, podchodzę, szastam nogami i mówię: dzień dobry, panie profesorze, pozwoli pan, że mu pomogę. Przenoszę go delikatnie i długo za nim patrzę, aż ginie w ciemnym pokoju profesorskim na końcu korytarza liści. Mateusz.
wszystko będzie tak, jak gdyby nic, a ziemia znów wyda swój plon z czerwonych maków pachnący pchnął. Tradycją szkoły jest, że w dniu rozpoczęcia roku szkolnego składamy hołd tym, którzy polegli w obronie ojczyzny. Proszę delegację klas o złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych żołnierzy. Proszę, aby delegacje ustawiły się przed wyjściem z każdej klasy. Wyprowadzić. Kilka komunikatów na zakończenie apelu. Drodzy uczniowie, lekcje jak w poprzednich latach odbywają się od godziny 8.20. Rodzice uczniów klas 1-4, jeżeli ktoś z Państwa chce korzystać z opieki świetlicowej, bardzo proszę, już dzisiaj można pobrać karty zapisów świetlicy. Przez pierwszy tydzień będziemy tworzyć grupy świetlicowe i na pewno do końca tygodnia będą Państwo znali już rozkład zajęć wszystkich dzieci. Plan lekcji, z uwagi na to, że oszczędzamy lasy, został zamieszczony w internecie, w naszym Librusie. Każdy ma dostęp. Jeżeli ktoś z rodziców zgubił hasło, to zapraszamy do sekretariatu. Natomiast jeżeli ktoś z Was, mówię do rodziców klas pierwszych, którzy jeszcze nie mają loginów, ale dzisiaj otrzymają od swojej wychowawczyni wszystkie informacje i otrzymają również loginy. W planie lekcji brakuje jeszcze wstawionych zespołów wyrównawczych, korekcyjnych, ale myślę, że do końca tygodnia wszystko to będzie już uzupełnione. Szanowni Państwo, ja tutaj widzę Panią Helę, zapraszam tutaj do nas, Pani Helu, bo była Pani też babcią schowani wszyscy. Proszę na krzesełko. Wszystkich nie mogę dostrzec, ale chodzi o wszystkie osoby, które urodziły się przed zakończeniem wojny. Zapraszamy tutaj na krzesełko koło Pani. A ja pod
podaję jeszcze informację. Po apelu Państwa zapraszam do świetlicy, tak jak powiedziałam. Natomiast uczniowie spotkają się z wychowawcami klas. I tak, klasa pierwsza ze swoją wychowawczynią, panią Elżbietą Moską w sali numer 1. Klasa druga A ze swoją wychowawczynią, panią Anną Chyjek w sali numer 3. Klasa druga B z panią Karoliną Szemiot w sali numer 2. Klasa trzecia z wychowawczynią panią Lucyną Brzoską w sali numer 6. Klasa czwarta z wychowawcą panem Jackiem Limanówką w sali numer 16. Klasa piąta A z wychowawcą panem Maciejem Rybakiem w sali numer 7. Klasa piąta B z wychowawcą panem Emilianem Osetkiem w sali numer 8. Klasa szósta A, do której dołączyła ubiegłoroczna klasa B, spotka się ze swoją wychowawczynią panią Marianną Jakowiecką w sali numer 11. I teraz uwaga, powinna być, ja się przyzwyczaiłam, klasa szósta C, która od tego momentu zostaje klasą B, w sali numer 18 ze swoją wychowawczynią panią Martą Dobrowolską. Klasa siódma z wychowawcą panem Piotrem Przytułą w sali numer 17. I klasa ósma z wychowawczynią panią Marią Kordas w sali numer 9. Drodzy uczniowie, szanowni państwo, rok szkolny 2019-2020 uważam za otwarty. Proszę rozejść się do klasy.